Cześć. Właśnie montuję dla Was ten film. I ponieważ już znam efekt finalny tortu. Jaśminka, coś ty. Cześć. Powiesz coś, tak? Ty też widziałaś tort? Tak, widziałaś tort? I ponieważ widzieliśmy już tort, ten etap numer 3, więc wiem, co zrobiłam źle. I od razu wam powiem, ponieważ może ktoś chce zrobić dobrze te babeczki, a podejrzewam, że jeśli tak zrobi, to będą ok. Trzeba dodać dużo, dużo cytryny. To jest pierwszy błąd. Drugi, taki chyba trochę mniejszy, to jest dodanie po prostu mniej soku, a więcej tego gęstego. Nie bójcie się dodawać buraków, nie bójcie się dodawać szpinaku. I to jest druga sprawa i bardzo dużo cytryny. Ja wiem, że przy niektórych kolorach ta cytryna może zmienić nam ten kolor, natomiast ona wyciągnie wam intensywność tego koloru i ja mówię, już wiem, bo zobaczycie efekt niedługo tortu, który jest zupełnie inny niż te babeczki i podejrzewam, że gdybym właśnie wiedziała to wcześniej i bym dodała tej cytryny, to efekt byłby zupełnie inny i na pewno by wszystkich bardziej oczarował. Chociaż też trzeba brać pod uwagę, że ciasto takie na tort jest troszeczkę inne. Wydaje mi się, że jest lżejsze i to też może gdzieś tam delikatnie wpłynąć na ten kolor. Jaśmina, tak mi trzęsiesz kamerą, że ja nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie w stanie to obejrzeć. Słoneczko to moje. Uśmiechnięta od rana. Dobra, to ja zapraszam na film, nie przedłużając, zapraszamy na film, tak? Cześć! Cześć! Dzisiaj kontynuujemy odcinek poprzedni, w którym to były barwniki naturalne. Jeśli chcecie, to tu... Kurczę, nigdy nie wiem z której strony, ale gdzieś tutaj na górze pojawi się właśnie ten filmik o barwnikach naturalnych. I dzisiaj będziemy te barwniki wykorzystywać. I mówisz, do czego będziemy wykorzystywać? Co będziemy robić? Będziemy robić babeczki tęczowe. Babeczki tęczowe? A z jakiej to okazji? Aladdin. A te babeczki tęczowe robimy, dlatego można powiedzieć, próbę przed, uwaga, uwaga, wielkim tęczowym tortem. Tortem. To zabieramy się do roboty, póki nasze jeszcze dziewczyny śpią i jesteśmy może w stanie coś wyczarować w kuchni, chociaż już jest późna pora. No ale mam nadzieję, że damy radę. Zaczynamy o podania produktów. Co tu mamy? Mąkę. Cukier. Cukier. Margaryna. Albo masło. Kto tam co woli. Mleko. Proszek do pieczenia. I co? I chyba wszystko. No i oczywiście nasze tutaj już stojące w gotowości. Kolory. Kolory, nasze barwniki. Już o czym zapomnieliśmy? O jajkach. No, o jajkach oczywiście. Jeszcze to potrzebne są jajka. Zaczynamy od składników suchych, później dodamy składniki mokre. Pięknie mi się tutaj o cień robi. Mówię, że jest późno, sorry. I będziemy później to wszystko mieszać. Słyszycie, tutaj się już rozpuszcza nam tłuszcz w międzyczasie. A my co? Dajemy... Tylko teraz uwaga. W opisie pod filmem zobaczycie przepis na 12 babeczek. Natomiast ja robię tutaj razy dwa. Robię ilość hurtową, ponieważ chcę spróbować różne te odcienie, jak one się zachowują, czy te kolory faktycznie będą ok. Poza tym mam dużą ekipę do obdarowywania tymi babeczkami, stąd też będę robić ich 24. Wsypujemy najpierw mąkę. 2/3 szklanki cukru. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Składniki suche już są wsadzone. Teraz mieszamy. Już będziesz mieszać, tak? Teraz czas na składniki mokre. Dodajemy 1 szklankę mleka. Następnie dodajemy 100 g rozpuszczonego masła lub margaryny. Ostatnim składnikiem jest... Jajko! Jajko. 2 jajka. I to wszystko i mieszamy. Mój pomocnik tutaj zasuwa.
A ja wam powiem w międzyczasie, że babeczki to jest taki mój przepis, powiedzmy, na takie sytuacje awaryjne. Jak na przykład na ostatnią chwilę dowiaduję się, że przychodzą goście, albo właśnie nie mam czasu zrobić nic innego, to robię babeczki. To jest takie fajne ciasto, już masz dosyć, Liluś, tak? Ale nie przejmuj się, ponieważ tutaj za sekundkę tak naprawdę skończymy. Ponieważ babeczki są takim fajnym ciastem, że te grudki, które tutaj są, to nie musimy się nimi przejmować. Wiesz? Inne trzeba tak idealnie rozmieszać, a tutaj kwestia jest połączenia wszystkich składników, natomiast grudkami się nie przejmujemy. Nic się tu nie dzieje, jak one będą. Ciasto się bardzo łatwo miesza, niepotrzebne są do tego miksery, jakieś różne inne cuda. I już. I już. Gotowe. Tak. To teraz co musimy zrobić? Podzielić to ciasto na tyle kolorów, ile chcemy uzyskać. Czyli w naszym wypadku to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak? 6 części. Tak. No dobra, to co? To dzielimy. 6 miseczek. Każda miseczka z innej wsi, ale nieważne. I wkładamy po kolei, tak żeby było równo, po łyżeczce. Żebyście nie myśleli, że ja nie potrafię liczyć. Jest 6, tylko jednej nie było widać na kamerze. No i teraz musimy dodać nasze barwniki, tak? Tak. Dobra, uwaga. Dajemy jako pierwszy sok z granatu. I spróbujmy. Może wystarczy. Wymieszaj. Zobaczmy, jaki da to kolor. Oj, coś mi się wydaje, że tu dużo więcej muszę tego dać. Ponieważ stwierdziłam, że chyba trochę za mało mam tego soku z granatu. Pisali, że wystarczą dwie łyżeczki wszędzie, ale ja uważam, że to nie dało żadnego efektu. Zresztą widzicie tutaj. A dlatego ja zblendowałam trochę więcej tego i zaraz zobaczymy, spróbujemy dodać po prostu większą ilość. Słuchajcie, żałuję, że nie próbuję teraz, że wzięłam się za ten granat, bo pisali wszędzie, że to taka jest dużo bardziej intensywne, a że nie wzięłam malin, bo podejrzewam, że można by było jakoś taki w prostszym sposób je wykorzystać, no ale zobaczymy. Na razie spróbujemy tak ten granat tutaj przez to sitko przycisnę. O, już tego soku mam dużo więcej. I teraz dodamy tego. Dobra. Starczy, wymieszamy, zobaczymy. Oj, nie wiem, czy nie za dużo teraz. Bo też jest ryzyko, że jeśli się da za dużo,
To będzie za rzadkie to ciasto. Jakaś różnica jest, ale czy to będzie faktycznie taki chociaż delikatny odcień różowego, to zobaczymy. Gdzieś się tego koloru zielonego najbardziej boję, a coś teraz czuję, że w sumie, że może być najlepszy efekt. Z tego wszystkiego najlepiej widzę, że wychodzi na razie przynajmniej kurkuma, która faktycznie daje intensywny żółty kolor, taki trochę nawet pomarańczowy bym powiedziała, i burak. No później trochę ten szpinak, też nieźle. Najgorzej wychodzi jak na razie sok z wiśni. Tutaj mamy sok z kolei z czarnego bzu, a tutaj mamy z granata. Czas na foremki. Teraz naprzemiennie będę wkładać po kolei różne kolory. I na końcu zielony szpinak. Nie. Ja nie da to. Moje dziecko usłyszało, że będzie szpinak. Mimo, że nie ma takiego efektu wow, jeśli chodzi o intensywność kolorów, to mi się ten efekt, który teraz na razie widzę, mi się podoba. Tobie, Libi? No fajnie to wygląda. No dobra, zobaczymy co będzie dalej. To ja robię teraz na masową skalę resztę. Całość wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Na 25 minut do 30. Róża nie może się doczekać na babeczki. Róża też podżerała tutaj surowe ciasto wręcz. Tak? Tak. Nie może się doczekać. A oto efekt finalny. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają w środku. No i taki jest efekt finalny naszych babeczek. Jak tu pewno też widzicie, kolor żółty bardzo fajny. Kolor zielony całkiem niezły. Natomiast resztę kolorów niestety nie jest widoczna. Nawet nie wiem, który to jest który. Ten piękny różowy od buraków niestety zniknął. Ja nie wiem, który to jest, ale powiem Wam, że i tak uważam, że całkiem fajnie to wygląda. Podsumowując, dużo roboty. Czy efekt jest jakiś ekstra? Szaleństwa na pewno nie ma. Na pewno jeśli ktoś chce, żeby te kolory były bardzo intensywne, no to te naturalne niestety odpadają. Ale jeśli kogoś interesuje taki efekt, to wydaje mi się, że ta kurkuma na pewno jest fajna. I ten zielony. Przy torcie popróbuję trochę jeszcze z innymi opcjami. No dobra, jakoś zmieściłyśmy wszystkie w tym kadrze. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym to pokażemy. Co, Liluś? Tort tęczowy. Tort tęczowy z wykorzystaniem naturalnych barwników. Do zobaczenia. Pa, pa!